Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do krótkich pierwszych wrażeń z Xiaomi Mi 10. Zacznę od dwóch rzeczy. Po pierwsze, oczywiście to jest Mi 10, nie Mi 10 Pro, więc to jest ta słabsza wersja, też trochę tańsza, natomiast urządzenie nie jest tanie, to nie jest to Xiaomi, do którego byliśmy przyzwyczajeni. Aktualną cenę oczywiście macie w opisie. Telefon dostałem bezpośrednio od Xiaomi, natomiast sam telefon bez pudełka, więc nie wiem, jaka jest ładowarka w środku, czy jest jakiś etui w zestawie sprzedażowym. Te informacje musicie wyczytać na stronie producenta. I zacznijmy sobie od samego urządzenia. Ja mam wersję kolorystyczną, taką srebrną, błyszczącą, matową. I faktycznie, bo jakby materiał pod spodem jest matowy, natomiast szkło nie, więc wszystkie odciski palców są tutaj bardzo dobrze widoczne. Szybko się urządzenie brudzi i na to zwracam uwagę. Jest to spory smartfon, 6,67 cala, Super AMOLED 1080x2340 pikseli, Gorilla Glass 5 generacji. No i sam ekran oczywiście wspiera i HDR10 i DCI-P3. Mamy 90 Hz, jeżeli chodzi o wyświetlanie ekranu, i 180 Hz, jeżeli chodzi o dotyk, który jest rejestrowany na tej powierzchni. Jasność minimalna, maksymalna są bardzo dobre, maksymalna powyżej 500 nitów, więc jest naprawdę bardzo dobrze. I samo szkło z przodu jest mocno zaokrąglone, zresztą tak samo jak z tyłu, natomiast z przodu możemy zauważyć, że aparat do selfie to jest 20 megapikseli ze światłem 2.0 w postaci otworu, niezbyt małego, jest trochę większe niż powiedzmy u topowej konkurencji, skrywa się oczywiście w lewym górnym rogu. Do samego ekranu właściwie nie mam żadnych zastrzeżeń, jest always on display, jest skaner odcisków palców, który jest w miarę szybki, rozpoznawanie twarzy również, o tym będziemy sobie mówić szerzej później w recenzji. Zwracam natomiast uwagę na to, że to zagięcie powoduje jakieś takie dziwne zniekształcenie kolorów na krawędziach samego urządzenia, w sensie widać, że one często wpadają w taki żółty, nie wiem, czy będziecie to widzieć na kamerze, natomiast na pewno będziecie widzieć, że ekran miga, tak faluje, normalnie tego oczywiście nie ma, to tylko kamera to rejestruje. Ramki są małe po lewej, po prawej stronie, u góry na dole nie jakoś szałowo małe. Wydaje mi się, że konkurencja może trochę droższa, jeżeli chodzi o topową w tym roku, ale jednak te rameczki ma trochę mniejsze. Po prawej stronie dwa przyciski, jeden do regulacji głośności, drugi przycisk zasilania. Lewa krawędź jest zupełnie wolna. Zwracam uwagę na coś, co jest, myślę, ewenementem i wypada to świetnie. Głośniki stereo. I u góry, i na dole jest dokładnie taka sama maskownica. I rzeczywiście głośniki grają bardzo dobrze. Może nie ma aż tyle basu jak na przykład w iPhone'ie, którego uważam za, powiedzmy, najlepsze urządzenie muzyczne na głośnikach zewnętrznych, ale jest naprawdę bardzo dobrze i muszę powiedzieć, że to będzie mocny atut tego smartfona. Mamy oprócz tego podczerwieni u góry mikrofon do redukcji szumów. I na dole mamy slot, oczywiście dual SIM, jest tutaj USB typu C. No i mamy baterię 4780 mAh, szybkie ładowanie 30W. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, na razie nie mam żadnych wyników, ale znając Xiaomi na pewno będzie wypadało to całkiem nieźle. Przechodzimy sobie do tyłu, szkło jest zakrzywione z każdej ze stron, u góry i na dole również. Sama konstrukcja jest schludna, ładna, tak jak mówiłem, no dość mocno się to niestety brudzi. Mamy zestaw czterech aparatów i tutaj zwracam uwagę, że niestety tylko dwa z tych aparatów są jakieś takie, powiedzmy, do wykorzystania. Ten podstawowy 108 megapikseli ze światłem 1.7, optycznie stabilizowany, no i 13 megapikseli ze światłem 2.4, to jest 12 mm, czyli około 123 stopni. I to jest właśnie ultra szeroki. Oprócz tego do niczego niepotrzebny nam 2-megapikselowy ze światłem 2.4 makro i do wykrywania głębi. Aparaty są rozrzucone jakby w tych dwóch modułach. Ten jeden potrójny, główny, on dość mocno wystaje, jest taki ostry. Zresztą tak samo jak przy poprzednich urządzeniach, chociażby przy Mi 9, to na pewno gdzieś tam będzie się haczyło, więc mam nadzieję, że w pudełku jednak jakiś silikonowy case jest. Krótko o specyfikacji, mam Snapa 865, 8 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci wbudowanej. Tej pamięci nie można rozbudować, więc to jest wszystko, co mamy na pokładzie. Urządzenie śmiga, naprawdę działa bardzo, bardzo dobrze. Natomiast zauważyłem, że podczas takiej dłuższej instalacji plus testów syntetycznych, później trochę się pobawiłem, pokonfigurowałem sobie wszystko, niestety telefon potrafi się bardzo, ale to bardzo mocno nagrzać. Zobaczymy, czy będzie się to powtarzać jakby w dłuższej perspektywie czasu. Mam nadzieję, że nie, ale na początku niestety nie zrobiło to na mnie pozytywnego wrażenia. Przechodzimy do aparatu, interfejs jest dobrze znany, więc nie będziemy sobie go omawiać, wspomnimy o tym później w recenzji. Przykładowe zdjęcia. Muszę powiedzieć, że te z podstawowego aparatu oczywiście są bardzo fajne ze względu na wielkość matrycy i tą naturalną bokę, więc wygląda to bardzo ładnie. Szeroki kąt oczywiście widać, że jest ciemniejszy, więcej szumu generuje. Zobaczymy później, jak ze zdjęciami nocnymi. Natomiast pewnym ewenementem, myślę, nadal powiedzmy
powiedzmy w tej cenie, chociaż oczywiście Samsung jest trochę droższy nadal, jest nagrywanie 8K w przypadku tego modelu. Jak to będzie wypadało w porównaniu z 4K, to sobie sprawdzimy w recenzji, ale Xiaomi nas przyzwyczaiło do tego, że nagrywanie w poprzednich modelach nawet 4K wypadało bardzo fajnie, więc liczę, że tutaj będzie również całkiem nieźle. No i na końcu tylko kilka takich oczywistych rzeczy, że tak jak mówiłem, telefon jest duży, dość ciężki, ponad 200 gramów, jest to model 5G, jest na pokładzie Wi-Fi 6, NFC. Jedyne rzeczy, do których tak by można było się przyczepić, jeżeli chodzi o takie brakujące elementy, no to jack, którego już nie ma, jeżeli chodzi o złącze słuchawkowe. No, chcielibyśmy wodoodporność przy tej cenie, to na pewno. Brak możliwości rozbudowania pamięci, to jest dość dziwne, bym powiedział, jak na Xiaomi, chociaż występowały już wcześniej. No i mam jakieś takie dziwne zastrzeżenia co do samego ekranu, że to światło po prostu na krawędziach wpada w taką żółć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No ma sam ekran świetny pod tym względem, że oczywiście ma genialne czernie, jest 90Hz, więc wygląda to po prostu bajecznie. Z topową specyfikacją po prostu pływa. Dajcie znać, co myślicie, ja na recenzję Was zaproszę na spokojnie za 10 dni, jak potestuję sobie model. Zobaczymy, jak wyjdą niektóre rzeczy w praniu, czy może coś będzie działo lepiej, coś będzie działo gorzej, może coś jednak pojawi się jeszcze w aktualizacji i poprawią. Jeżeli już macie ten model, dajcie znać, na co zwrócić uwagę, za co wybraliście ten sprzęt, a może wybraliście jednak coś innego albo dopłaciliście do wersji Pro. Dzięki bardzo, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do polajkowania odcinka, zapraszam do komentarzy, trzymajcie się, no i cześć.